My jesteśmy za wolnością. Nas często nazywa się faszystami. Dlatego, że nasz prezes od czasu do czasu coś powie o Hitlerze albo wykona jakiś gest w Parlamencie Europejskim. Ale proszę Państwa, faszyzm nie polega wcale na tym. Faszyzm nie polega na tym, że ktoś zamówi 5 piw, bądź sobie założy jakąś koszulkę. Faszyzm polega na tym i wyłącznie na tym, na takim przekonaniu, że państwu wszystko wolno. A my właśnie w takim kraju żyjemy. Że nasi władcy żyją w przeświadczeniu, że im wszystko wolno. A definicja faszyzmu, którą stworzył słynny niemiecki, włoski socjalista, pan Benito Mussolini, jest taka. Nic poza państwem, nic przeciwko państwu, wszystko z państwem. I my w takim świecie żyjemy. To sobie odpowiedzcie, czy kto jest większym faszystą, czy my, czy oni.